wiele razy powtarzamy w naszych modlitwach słowo łaska. Mamy je na ustach niemal nieustannie, ale czy zawsze zastanawiamy się nad jego znaczeniem? Co rozumiemy przez łaskę w naszym życiu wiary? Maryję nazywamy Matką Łaski Bożej, Matką Jezusa, myśląc o Nim jako naszej największej łasce, największym darze, łasce Boga dla nas. Łaska, ogólnie rzecz biorąc, to Boże wsparcie, to Jego moc dana nam wyłącznie z Jego upodobania. Wszystko, co pomaga nam, by dojść do wiecznego życia i czego nie osiągamy własnymi wysiłkami, jest łaską. Łaską jest to, że Bóg nas odkupił. Łaską jest Jezus, nasza największa łaska, dar. Bez Niego nie byłoby mowy o wiecznym szczęściu dla nas. I ta łaska Jezus została nam przyniesiona na świat przez Dziewicę Maryję. Ona jest Jego Matką, Matką Jezusa, łaski Bożej. Tę łaskę Jezusa nosimy w każdej tajemnicy rozważanego codziennie różańca. Maryja nie była jedną z tych matek, które uważają dziecko za swoją wyłączną własność i które chcą je przywiązać do siebie na całe życie. Ona nie stanęła mu na drodze, gdy w wieku 30 lat opuścił swój dom w Nazarecie. Jej łzy nie powstrzymywały go przed udaniem się do Jerozolimy, by tam cierpieć i umrzeć za nas. Bez żadnego protestu wylewała łzy u stóp krzyża. Jej serce, choć jest ogromnym oceanem bólu, to ani przez chwilę nie sprzeciwia się najwyższej, wiecznej woli. Tak, Maryja dała nam wszystko. Dała nam tego, który był dla niej wszystkim, swego świętego Syna. Złączona z Ojcem Niebieskim, wraz z Nim daje nam Jezusa największą łaskę. Przyjmujmy ten dar, tą łaskę w każdym przesuwanym paciorku różańca świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prowadź Maryjo, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,